Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, pozwólcie, że wyjmę jedną słuchawkę z ucha. Cóż, grę, którą... w grze Cookie Clicker, podejrzewam, że każdy z was zna tę grę. Jest to swego rodzaju fundament clickerów, nie jestem pewien, czy od tego... czy od tej gry zaczęły się ogólnie clickery, czy ona była pierwsza, nie posiadam takiej informacji, więc wolę... Wolę po prostu nie ryzykować, że powiem coś głupiego, bo zwyczajnie na ten temat nie mam wiedzy, tak? Także nie wiem, czy, czy faktycznie ta gra była pierwsza. No i dobra, widzicie, ja sobie grałem w nią troszeczkę samemu i udało mi się dotrzeć, tutaj mniej więcej widz, widzicie mój progres. Pokazuję wam go tylko po to, byście mogli zobaczyć, jak cały ten progres usuwam. Yes, do it. Zaczyn by zacząć od zera, zaczynam od zera. Czy jest to nowa seria? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczę czy Wam się pod, będzie podobało czy nie. Mogę z tej gry nagrać serię, ale teraz nagrywam taki jednoodcinkowy e, odcinek, jednoodcinkowy odcinek, takie masło maśla. No i dobra, generalnie na czym ta gra, gra polega? Klasyczny clicker, mamy tu ciasteczko, za jedno kliknięcie otrzymamy, otrzymujemy jedno ciasteczko, tak jak widzicie. No dobra, mamy tych ciasteczek teraz, uzbieraliśmy ich 15, dobrze, no to kupmy. I zobaczmy co mamy. Kursor, jeden kursor tutaj lata i klika. Klika on daje nam, produkuje nam 0,1 ciasteczka na sekundę, czyli co 10 sekund dodaje nam jedno ciasteczko. Tutaj macie ile dodaje nam na sekundę. No jak na razie słabo, ale klikajmy dalej. Uważam, że nie opłaca się kupować drugiego kursora. Tutaj macie od razu, ile by. No, on, on by dawał po prostu 0,2. No, kupiłem już drugi. No, mamy 0,2 co sekundę. Uważam, że bardziej opłaca się kupić kolejną tutaj, yy, kolejne tutaj ulepszenie. O zobaczcie, babcie, która za stówkę za stówkę będzie nam dawała ciasteczko na jedno ciasteczko na sekundę. Dobrze, no to lećmy więc dalej. Widzieliście na początku ile ja tego wszystkiego miałem. Tutaj pojawia nam się właśnie taki symbol, to oznacza, że no tutaj mam właśnie jedną babcie. No i dobra, yy, zarabiam dalej jedno ciasteczko za każde kliknięcie. Także całkiem sympatycznie, a co sekundę zarabiam 1,2 ciasteczka, także już całkiem, całkiem fajnie. No ale dobra, tutaj co mamy w tej grze jeszcze? Ok, tutaj sobie kupię drugą babcię. <śmum> Mam teraz dwa, dwa ciasteczka na, na sekundę. Kupię jeszcze trzecią i od, odsapniemy sobie troszeczkę właśnie patrząc, troszeczkę opowiem co tutaj jeszcze jest. Generalnie w tej grze... Z tego co wiem, nie ma resetów takich jak w Clicker Heroes, czyli resety tu jakby nic nie dają. Tu po prostu się leci do przodu. Okej, okay, mamy trzy ciasteczka na sekundę. E, tutaj macie takie upgrade, typowe upgrade. Możemy sobie zobaczyć ich listę, czy nie możemy. Gdzieś na pewno możemy, ale, ale nie za bardzo wiem w jaki sposób. Opcje w ogóle. O, tutaj mamy jakieś achievementy porobione. Za achievementy na pewno mamy jakieś e, bonusiki. Tak. Nie, tutaj mamy za co są dane achievement. No dobra, czyli na razie statystyki mamy. Info pewnie o tym. To really want to ascend. You will lose your progress and start over from scratch. All your cookies will be converted into prestige. No fajnie, czyli mogłem sobie po prostu zrobić ascent. I zresetować przy użyciu tego, a nie tak jak ja to zrobiłem na początku. No nic, wniosek jest prosty, jestem debilem, ale no nic, nie szkodzi. Nie szkodzi, a to fajnie, jak się da zrobić taki reset, nie do końca wiem tylko co on daje. All your cookies will be converted into... Czyli to takie prestiżowe i coś tam chipsy i zachowam swoje achievementy. No dobra, ale ja zrobiłem całkowity reset. W sumie liczę, że wam... To raczej nie powinno wam to jakoś specjalnie przeszkadzać, bo będziemy sobie właśnie grali w to. W takim razie od totalnego zera. Ja wam po prostu pokazałem na początku, że coś tam mam. Yy, że coś tam mam, że w to troszeczkę grałem, więc ogarniam mniej więcej, jak to działa. No nic skomplikowanego tutaj nie ma, klikamy w to ciastko. Yy, no i tutaj macie takie y, upgrade. Tutaj zobaczcie, The Mouse and Cursors, and cursors are twice. Czyli podwaja jakby ich efekt, czyli jak teraz mamy 0,2 to po tym upgradzie mamy 0,4 i każdy kolejny kursor daje nam 0,2 a nie 0,1 jak to było na początku kupmy ich więc tyle, żebyśmy z nich mieli może 2 ciasteczka na sekundę z kursorów mamy 2 ciasteczka, z babci mamy 3 ciasteczka zobaczcie, tutaj za 61 golda mogę kupić 0,2 za 1500 golda mogę kupić jakby bonus o 1 czyli bardziej opłaca mi się w tym momencie kupić Dodatkową babcię. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Dodatkowo, tak jak widzicie, kliknięcie teraz przeze mnie kursorem dodaje mi dwa, jakby dwa ciasteczka, nie jedno. Kurde, nie, nie wiedziałem naprawdę, że tu można reset taki robić. Ogólnie, jeżeli chcecie zagrać w starsze wersje, tutaj macie taką możliwość. Ja gram na to. W, ja gram w to przez internet jakby tutaj podejrzewam na internecie się w to gra Podejrzewam, że jest tutaj zapisywany postęp w systemie e, ciasteczek e, ale podejrzewam, że można mm, można swój safe można swój safe jakoś em... Jakoś zapisać jeszcze gdzie indziej, jeżeli chcielibyście po prostu, jeżeli macie jakieś tam mega osiągnięcia i boicie się stracić. Ok, co so mi się bardziej opłaca? Dalej, bardziej opłaca mi się kupić babcie. I dalej, kolejną. I jeszcze jedną. Także mamy teraz 9 ciasteczek na sekundę. Także ruszamy, no jak porąbani. Kolejny jest za 500, i to za 500 po raz kolejny zwiększa nam dwukrotnie. E ale słychać klikanie myszki, po raz kolejny zwiększa nam dwukrotnie z kursorów tutaj hajsik, także no całkiem, wiecie co, Zro zrobimy sobie z tego serię, nie wiem jak długo, może taką miniserię, jak było to w przypadku serii, serii z gry, e, jak ona się nazywała, Time Clickers. Być może jeszcze będzie odcinek, nie mówię, że nie, bo tam miałem taką ambicję, że wiecie, zbierałem, zbierałem te time cubesy i w końcu mi się odechciało, nie wydawałem ich, także trochę ich tam mam, więc być może odcineczek się pojawi, też dajcie znać, co o tym sądzicie. Dobra, czy to będzie mi się opłacało? Sądzę, że będzie, bo moje kliknięcia będą za 4, a jako, że no teraz te kliknięcia mi się opłacają, później to działa trochę jak w Clicker Heroes, średnio się opłaca klikać. Co ważne, co warto powiedzieć, gra nie działa w trybie idle, jest to więc podejrzewam jej minus, aczkolwiek wiecie, ja sobie zostawię dzisiaj na noc i będę miał tryb idol. <noise> chociaż to wiadomo, też nie wiem, tam oszczędność energii wypadałoby o tym także pomyśleć. Okej, okay. właściwie zbliżam się do farmy, ale zbliżam się też do ulepszenia za 1000, które podwoi mi efekt z babci, <noise> czyli zamiast 7 będą mi dawały 14, czyli zwiększy mi się aż o 7, natomiast ile daje mi farma? Farma daje mi 8, czyli... Opłacało mi się, powiedzmy, Powiedzmy, że mi się to opłacało. Ok, wydaje mi się, że powinienem kupić troszeczkę więcej kursorów, że opłacały mi się one w tym momencie troszeczkę bardziej. Bo zobaczcie, 3 razy to to jedna babcia, a 3 razy to to jest 1,2, a jedna babcia to jest 1. Ale jeżeli kupię z kolei to ulepszenie, to już dalej będzie mi się bardziej babci opłacało kupować. Dobrze, polećmy może 5 kursorów. Okej. Okay. Tutaj macie wszystko ładnie napisane. Ojku. Ale muszę się wiecie się jakoś fajniej usadzić. Tutaj macie wszystko ładnie napisane. 15 kursorów produkuje 6 ciasteczek co sekundę, czyli 28,6% jakby z tej wszystkiej mojej całej tej produkcji idol, czyli z tych 21 to stanowi właśnie 21%. Natomiast babcie produkują 33,3% farma 38, śmieszne, bo jest na pierwszy poziom, nie? Ale dobra, dociskamy tutaj to ulepszenie. O, jeszcze kolejne, które ulepsza dwukrotnie babcie, ale zanim ja na nie będę, wiecie, zanim ja na nie dozbieram, to dużo dużo czasu minie. No i dobra, tutaj mamy z kolei z kursorów, a to za 10 tysięcy to już w ogóle mega dużo. No i dobra, teraz jedno ulepszenie, zobaczcie, jedno ulepszenie zwiększa nam o 2 co sekundę. E, czyli a z kolei jedna farma, jakbym dokupił kolejną, to bym zyskał kolejne 8, nie? Czyli zobaczcie, jedna farma daje nam 8. Kosztuje 1200. Za tą samą cenę możemy kupić 6 babci. 6 babci daje 12, czyli bardziej opłaca się kupować babcie, więc lecimy z babciami. Kurde to gdzie tak nie brzmi kupować babcie. Nie? Takie fakt troszeczkę. Klikanie nam się jak najbardziej dalej opłaca, przynajmniej tak sądzę, chociaż już widzicie, równo te ciasteczka zapieprzają. Równo równo zapierdzielają. Dobra co my sobie kupimy? Najchętniej to mogłoby to ulepszenie, ale na nie dozbierać to mnie troszeczkę czasu będzie kosztować. Z której strony mogę kupić kolejną farmę? W tym wypadku już mi się bardziej opłaca. Trzy babcie są w cenie jakby jednej farmy. Więc farma mi się bardziej opłaca, ale z drugiej strony mogę Podwoić efekt, poczekać na to, na podwojenie efektu. I będę o 20 więcej miał, czyli co, będę miał o 20 więcej, a tu bym miał za cenę 5000. Dwa razy bym mógł kupić pewnie tą farmę. Dwa albo trzy, zależy czy dwa czy trzy. Hmm. Na pewno, jakbym kupił to ulepszenie, to bardziej mi się będzie opłacało kupować babcie, bo będzie jedna dawała aż cztery. A to już nie niewątpliwie będzie całkiem sporo. Ale nie, kupmy dwie farmy. Wolę polecieć w taki sposób. Ło, patrzcie, przekroczyliśmy pewnie ten tryb idle, w sensie, że co sekundę, nie tryb idle, tylko co sekundę mi 50 ciastek przychodzi i pewnie wtedy właśnie się pojawia to, co tutaj widzicie. Tak, moje w ogóle, możecie tutaj zagrać w wersję beta. Zobaczcie, jak to wyglądało na samym początku. Być może kiedyś też na ten temat nagram materiał, bo co jak co, uważam się za kanał o klikerach. Lubię te gry. I uważam, że no, nie jestem kanałem tak tylko o klikerach, czy coś, wiecie o co chodzi, ale uważam się że za kanał, który e, no coś w klikerach e, ma do powiedzenia. Ogólnie nie będę tu używał żadnego autoklikera, naprawdę nie, jeszcze raz nie. Po prostu, e, jeżeli ktoś lubi, to ja nie mam nic przeciwko, ale mi, mi by to odbierał fans gry. Też e, dodatkowo, wiecie, czuję, że, e, wiecie, no, czuję, że Fajnie wam, się, fajnie wam się ogląda, wiedząc, że ja to wszystko po prostu co mam, mam, e, mam jakby normalnie. Okej, okay, normalnie. No w sensie kumacie o co mi chodzi. E, tak na to, e, na to tak też sądzę, że kumacie o co mi chodzi. E, you need 1 trillion more cookies, żeby. Aha, na co? Na kolejny poziom? For the next level. A scenik now now, grant you no know prestige, ok, czyli... Aha, reset teraz nie da mi żadnego prestiżu. Potrzebuję tryliona więcej ciasteczek na kolejny poziom, czyli pewnie, żeby dostać jakiś prestiż. Nie ja wiem tak jak to wygląda z tym all cookies will be przeznaczone na jakiś ten... Co, co, co mi to da jakby? Czy Ch nie potrafię tego przetłumaczyć za bardzo? Ale achievements zostaną. No nic, zobaczymy, jakąś tam miniserię sobie z tego zrobimy, myślę. Taką mini, mini, wiecie, bez przesady. Okej, okay, bo troszeczkę się zaszalałem, a tu tymczasem patrzcie, babcie, yy, dwukrotnie efekt dają teraz 4 każda, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Od razu kupię sobie ich 15. Teraz, jako że kursory, no mega, odstają, dają mi 6, to jest 6% wszystkiego, mogę ich troszeczkę kupić. Okej, okay. the mouse and cursor gain for each non-cursor object owned. Owned, nie, ale to jest po prostu, wiecie, moje, jak to się nazywało? Uh, come on. Moja wymowa w angielskim jest, jest po prostu... Pronunciation, o, oh, Pronunciation, tak, tak to się nazywa. Okej, okay, to mamy zwiększa dwukrotnie efekt z farm. No to nas na razie nie interesuje, bo farmy na razie nie mam. Aczkolwiek zaraz będę miał ich więcej. Dobra, jedna babcia daje 4. Farma jedna daje nam 8. Kosztuje to tyle samo w tym momencie. Ale jako, że kolejny update jest do kursorów, to ja wolę sobie kupić troszeczkę kursorów. Albo nie, bo nigdy nie dobiję do tego, jak tak będę. Jak będę w taki sposób, wiecie, jakbym kupił teraz znowu kursory, to bym nigdy nie, się nie doczołgał do tych do tych 10 tysięcy. Okej, okay, mamy 116 ciasteczek co sekundę. Także no jest to, jest to jakiś wynik, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Klik, 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 Dawno nie było update'u żadnego do, wiecie, do kursora właśnie. Okej, okay, ja bym chciał zobaczyć listę tych upgrade'ów. Na pewno się da, ale ja już jakby nie do końca pamiętam, jak to się Stats, okej, okay. tutaj mamy upgrades unlocked, 4 na 319, uuu, oh damn, w sumie mało, <noise> w sumie mało, jak 319, chociaż wiecie, to może być tak, że w sumie w Clicker Heroes też dużo e, tych, no nie tyle upgrade'ów, co, achievement'ów nie ma, miał wszystko, no dalej nie mogę wszystkiego zdobyć. Dobra, mm. co by tu ulepszyć? Cursor A Twice Effect. No za dużo mi to nie da, bo. No bo będę zarabiał. Co? Zamiast 8 będę zarabiał 16. Jeszcze bardziej? Dobra, bardziej mi się to opłaca. Poczekać na to. wow, O! O! A to mi dodało dodatkowych ciasteczek. Kliknięcie w tego tego. Taki, taka rybka z Clicker Heroes. Okej,. Okay, ym... Mamy teraz podwojone farmy, czyli farmy dają mi 16 za jedną, babcie 4, czyli no w sumie w tym momencie 4 babcie dają, kosztują 3200, czyli bardziej mi się opłaca kupić farmę. Okej, okay, w ogóle kupiłbym sobie z 5 kursorów, tak już żeby wiecie, żeby, bo no już jednak... Kolejny upgrade to będzie ten za, 1000, za 10 tysięcy, bo nie będę kupował. No, wiecie, nie będę zbierał specjalnie 50 tysięcy, już po prostu to już by się trochę miało z celem, żebym pominął ten upgrade do, mysz, do myszki. Zwłaszcza, że mm, zawsze to podwoi plus. Wiecie, podwoi hajsik z mojego klikania, chociaż nie wiem, czy on teraz już, to, już, już coś daje. Jakoś ciężko, ciężko mi to zauważyć. E, dobra, dalej się opłaca to bardziej dalej do 10 farm w ogóle bym sobie chciał bardzo dobić, ale dobra kupmy sobie o pyk do 20 babci też warto warto będzie dobić do 20, pyk pyk możemy sobie zapisać options save manualnie zapisać to mi się wyda wydaje mi się, że to się zapisuje automatycznie po paru. Sekundach, nie wiem, po paru sekundach, nie wiem co ile. Na pewno działa to, podejrzewam, na systemie ciasteczek, w sensie, że w tych w ciasteczkach przeglądarki mam się dopisuje. Okej, okay, mamy 25, 20 i 10. I co my z tym fajnego możemy? Co będzie naszym teraz celem? Wydaje mi się, że kopalnia, podejrzewam, że kopalnia daje 16 co sekundę. Mam takie podejrzenie, że tak właśnie jest. Jednak Opatrzcie, Cookie Production e, po, 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 zwiększone o 1%. Ale zobaczcie, ile to już ciastek kosztuje. Ju, już nie jest byle co. E, farms are twice as, no dobra, zwiększa po prostu. Mm, zwiększa po prostu dwukrotnie Highsik z farmy, no ale bliżej nam do upgrade'u e, kursorów i właśnie nimi się zajmiemy. Nie sobie zupgra upgrade'ujemy. Patrzcie, zaraz dostaję już 8 za jedno kliknięcie, także wprost świetnie. Dobra. Eee, 4, 16. No, to jest bardziej opłacalne. Jeżeli słyszycie jakiś dziwny odgłos, to dlatego, że zakrętkę w, pa w palcach tak wiecie. <laughs> bo wiecie, z jedną ręką klikam, a drugą co mam robić. <laughs> po biurku sobie po prostu. Zakrętki, nie wiem, kostkę Rubika, tu mam, mam długopis. Świetnie. No, no i. 11 tysięcy ciasteczek już. I 260 co sekundę. Czyli czekajcie, jakby to tak szybko policzyć. 260 co sekundę. Jedna godzina ma 3600. Ojejku, to już nie chce mi się liczyć. Czekajcie, jedna godzina ma 3600 sekund. Czyli 36 razy 26.

Tak... Chyba... Nie wiem, niewykluczone. Zagadałem się i mam dużo tutaj, pyk. Aha! 47 aż dajesz co sekundę. I stać mnie na kolejną. Uuu. Wow, to jednak ładnie to ruszyło. Teraz to to jednak ładnie ruszyło. Naprawdę kozacko teraz to ruszy. Jak on mi daje aż 30... Aż 47... Tutaj mamy kolejny upgrade do tego Twice effect Znaczy kolejny, pierwszy no Mamy You gain more CPS The more milk you have Lol. Chyba tego, chyba tego nie kminie Okej, okay. ja bym kupił kolejną kopalnię, no to chyba nam się najbardziej to opłaca, chociaż Cztery Tu to, to się Bardziej opłaca, o jeden Bardziej, tak. To się bardziej w tym momencie opłaca. Trzy te mi się bardziej opłacało. Kupimy jeszcze czwartą i zaraz dokupimy sobie piątą. Żeby to wszystko było jakoś, wiecie. W miarę ułożone. Tutaj lecą nam achievementy. Pyk, 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 pyk. Ciasteczka lecą. Boom. Dobra. Ale to by było na tyle, moi drodzy. Na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, like to mega motywuje. Już troszeczkę śpiący jestem. Eee... Proszę o to, bo na końcu, bo wydaje mi się, że to jest sensowny moment, żeby prosić o lajka. Like tak sądzę, w sensie prosić o lajka. Like po prostu wam o tym przypomnieć, że jeżeli się podobało, to zostawcie. Wiem, że już cały YouTube tylko łapki, łapki w górę i itp. No. Ale jest to naprawdę ważne. Kiedyś w ogóle chciałbym nagrać na ten temat osobnego vloga, bo wiecie, nie ma się za to żadnych pieniędzy, ale gdzieś to działa w głowie, nie? Jak ja widzę, że pod jakąś serią jest, nie wiem, 20 łapek, 30, 40, to mi się tak chce nagrywać. A jak widzę, że jest 5-3 po godzinie od wrzucenia filmu, czy dwie, w tym jedna ode mnie, to mi się smutno robi. A tak to jest moc, jest siła. Clicker, liczę, że Wam podszedł. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z klikerów. Myślę, że za wrócę sobie do tej gierki za godzinę i nagram drugi odcinek. Także myślę, że drugi odcinek na pewno z tej gry będzie. Dajcie jednak znać, co sądzicie. Eee, jeszcze ostatnie ulepszonko, może. Eee, babcie kosztują 1000, więc w tym momencie wydaje mi się, że jak, jak najbardziej nie będzie niczym złym, jeżeli kupię sobie 5. Natomiast kursorów dokupię do 30. No, i kupię jeszcze jedną kopalnię. O, patrzcie, to akurat tuło mi się zmieniło. 505 ciasteczek na sekundę. Tym wynikiem kończymy ten odcinek. Trzymajcie się. Wow. Zebrałem coś. Dobra, trzymajcie się. Cookie Production razy 7 przez 77 sekund. Wow, 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 patrzcie. 3,5 tysiąca to ten królik mi to dał. Dobra, kupuję szybko wszystkie upgrade'y, Jakie są? Przez yy, prawie minutę mam zwiększoną produkcję. Masakra. Szybko, szybko. Yy, nie, to nie. Oto. Teraz twice effect. Jak najszybciej. Patrzcie, patrzcie, ile teraz trzęsę tego hajsu. Tak by szybko tutaj dwie. Dobra, dobra. Jeszcze ten upgrade. Musi to wejść. To musi wejść. Dobra. Nice. Jeszcze raczej więcej nic tu nie skminie, a może Ty, ciebie bym kupić. Zaraz mnie na ciebie będzie stać. O ty, dziad! Opłaca się te jak najwięcej tych upgrade'ów pokupować, jeżeli jest coś takiego, bo mm, jakby upgrade'y. Yy, wiecie, te budynki prędzej czy później bym je jakby kupił, a te upgrade'y no, będą jakby działać. No Nie wiem, czy kumacie o co mi chodzi. Oparcie, aż 112 za jeden ten. Wow, patrzcie, jak, jak swarciliśmy. Dobra, kupię sobie 20 farm. Już nam wszystko wróciło do normy, zarabiamy 1000 na sekundę. No ale zobaczcie jak nam to wzrosło, nie? Zobaczcie jak nam to wszystko wzrosło po kupieniu tych wszystkich upgrade'ów. Już 1000 na sekundę. Także nice, nice. Happy. Dobra, miałem kończyć. A ja się tu zagadam, także cóż, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, liczę, że w kolejnych, bo w sumie nie wiem czy nagram, zobaczę. Trzymajcie się, cześć.